Egzamin sprawnościowy z lekkoatletyki pozwala na ocenę poziomu motoryki zdających, szybkości, siły i wytrzymałości. Na kierunku wychowanie fizyczne oraz kierunku sport egzamin składa się z trzech konkurencji: biegu na 100 metrów, pchnięcia kulą oraz biegu średniodystansowego. Na 800 metrów biegają kandydatki, na 1500 metrów kandydaci. Pierwszą konkurencją jest bieg na 100 metrów, wykonywany jednorazowo w seriach na czas. W każdej serii biegną 3 lub 4 osoby. Obowiązuje używanie bloków startowych i znajomość komend startera. Każdy uczestnik biegu ma przyznany tor. Zabronione jest popełnianie falstartu. Podczas biegu można używać biegowych kolców lekkoatletycznych, co jest szczególnie istotne na mokrym tartanie. Po biegu komisja podaje kandydatom uzyskane czasy. Dokładność pomiaru to 1/100 sekundy. Drugą konkurencją jest pchnięcie kulą. Używane są kule o masie 4 kg dla kobiet i 6 kg dla mężczyzn. Wykonywane są 3 pchnięcia zgodnie z kolejnością na liście kandydatów. Przed rozpoczęciem konkursu każdy może wykonać próbne pchnięcie. Punkty są przyznawane za najlepszy rezultat. Komisja egzaminacyjna nie ocenia techniki wykonanego pchnięcia, a tylko zgodność z przepisami. By próba była ważna, należy zatrzymać się po wejściu do koła. Po wykonaniu pchnięcia koło należy opuścić jego tylną częścią, dalszą od progu. Kontakt jakiejkolwiek części ciała z powierzchnią rzutni za progiem czy z górną jego powierzchnią powoduje, że pchnięcie jest nieważne. Kula musi upaść w polu rzutów między wyznaczającymi je liniami. Koło opuszczamy dopiero po upadku kuli. Pchnięcie można wykonać z miejsca, techniką z doślizgiem, obrotową lub z krokiem dostawnym. Należy pamiętać o tym, by było to pchnięcie, a nie rzut. Podczas wykonywania próby używamy jednej ręki. Kulę trzymamy przyłożoną do szyi. Łokieć ręki pchającej znajduje się dość wysoko, prawie na poziomie barku. Ostatnią konkurencją egzaminu jest bieg średniodystansowy. Tak jak bieg na 100 metrów, jest on wykonywany tylko raz w seriach na czas. Start wspólny z pozycji wysokiej odbywa się bez użycia bloków, z wyznaczonej dla każdego dystansu linii. Kandydatki startują w biegu na 800 metrów, kandydaci na 1500 metrów. Wszyscy uczestnicy biegu po starcie powinni skierować się na pierwszy tor, biegnąc po najkrótszej drodze w kierunku mety. Komisja egzaminacyjna podaje międzyczasy przy linii mety. Uzyskane rezultaty końcowe są podawane po ukończeniu biegu wszystkim uczestnikom. Rezultaty uzyskane w sprincie, pchnięciu kulą i biegu średnim są przeliczane na punkty egzaminacyjne zgodnie z tabelami podanymi w informatorze dla kandydatów na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przystępując do egzaminu, należy pamiętać o przedstawieniu komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata. Dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Podczas egzaminu numer startowy powinien być przypięty na klatce piersiowej.